Nowy kanał Stanowskiego bije rekordy popularności i doszczętnie pogrążył kanał sportowy. Przegadamy kontrowersyjne ruchy na kanale i jak to wygląda statystycznie. Dodatkowo Freeze wrzucił obrzydliwe odcinki, gdzie członkowie Gen Z kompletnie się upokarzają za garstkę pieniędzy i popularności. Streamer Aiden Ross został oskamowany na miliony dolarów przez popularnych raperów. A na koniec TikTok zaliczył spór z ogromną wytwórnią, co zaowocowało usunięciem milionów piosenek z platformy. Ostatnio TikTok nie ma najlepszej pasy. Kilka miesięcy temu dostali karę w wysokości kilkuset milionów dolarów za naruszenie danych osobowych dzieci w Europie. A parę dni temu platforma weszła w konflikt z jedną z największych wytwórni muzycznych na świecie, czyli Universal Music. Wydają takich artystów jak The Weeknd, Drake, Kendrick Lamar, Bieber, Billie Eilish. Naprawdę same wieloryby, Universal jest trzeci na rynku światowym. Wytwórnia poinformowała, że nie przedłuży kontraktu z TikTokiem, czyli muzyka ich artystów zostanie wyciszona na całej platformie. W swoim oświadczeniu napisali, że nie pasuje im kwestia wynagrodzenia dla artystów oraz, wiadomo, samej wytwórni. TikTok też podobno zaproponował im gorsze warunki niż w poprzedniej umowie. Uważają też, że TikTok próbował ich zmusić do podpisania umowy z gorszymi warunkami. Dodatkowo wytwórnie zniechęcają ogromne naruszenia praw autorskich, które mają miejsce na TikToku. I chodzi głównie o sztuczną inteligencję i na przykład wykorzystywanie wokali ich artystów. Według wytwórni platforma promuje dalej te treści. TikTok odniósł się do całej sytuacji w krótkim oświadczeniu, atakując Universala za ich chciwość. To smutne i rozczarowujące, że Universal Music Group postawiło własną chciwość ponad interesy swoich artystów i autorów piosenek. Pomimo fałszywej narracji i retoryki Universalu, faktem jest, że firma zdecydowała się odejść od potężnego wsparcia platformy TikTok z ponad miliardem użytkowników, która służy jako darmowe narzędzie promocji i odkrywania talentów. Konsekwencje konfliktu interesów już są widoczne na TikToku, bo wszystkie dźwięki Universala zostały wyciszone. Z Polski mamy na przykład Young Leosię, która jest w polskim oddziale Universala. Jej piosenki zostały zdjęte z platformy, tak samo jak utwory Dody, Yankee jego czy Sobla. Tym Soblem to akurat fajnie. Cały spust! I tak samo jest z wyżej wspomnianymi gigantami, takimi jak Drake, Taylor Swift, Kendrick Lamar, Justin Bieber. Jest to spory cios, szczególnie dla artystów z Universala, bo wiele ich piosenek zostało wypromowanych przez lecenie wiralem na TikToku. Najlepszym przykładem z Polski jest właśnie Leosia. Więc pytanie, kto tutaj dostanie po dupie? Czy TikTok odnotuje spadek użytkowników, czy artyści stwierdzą, że nie chcą współpracować z wytwórnią, bo nie mogą promować swojej muzyki na wiralowej platformie? Zobaczymy, jak się to rozwinie, ja was będę na bieżąco informował, więc subskrybujcie i bądźcie na czasie. Teraz porozmawiamy o najdroższych 6 minutach w historii streamingu, bo Aiden Ross, czyli streamer znany z transmisji z raperami czy kontrowersyjnymi postaciami takimi jak Andrew Tate. Maybe when we stream together we could both wear our shirts. I ostatnio ponownie zaprosił kogoś ze świata muzyki na swoją transmisję i był to Playboi Carti. Carti jest znany z wiralowych hitów, swojego mrocznego i tajemniczego wizerunku oraz nieudzielania wywiadów. Dlatego chyba każdy jego fan mocno się zdziwił po przeczytaniu newsa, że wystąpi na streamie Aidena. Oprócz tego, że był spóźniony kilka godzin, to gdy w końcu zjawił się na transmisji, którą oglądało 500 000 widzów, był tam przez całe 6 minut. Jeszcze miał na sobie maskę, stał w ciemności i w sobie ledwo też co było go widać na tym streamie. Po podaniu sobie rąk i jakoś 3 minutach najbardziej niezręcznej rozmowy, jaką słyszałem w życiu. They're waiting for you for 2 hours, bro. They love you so much, bro. And you know, they feel amazing you're here now. I love you. Aiden wręczył mu torbę pełną pieniędzy, która miała być wynagrodzeniem za jego udział w transmisji, a ten ją wziął, wyszedł ze streama. I got some cash for you. You know, it's a good amount of money in here. I got you, bro. W torbie miało być 2 miliony dolarów oraz dodatkowo za udział w streamie miał dostać jeszcze Ferrari. Więc dostał jakieś 300 tysięcy dolarów na minutę, bądź jak to woli 5500 dolarów na sekundę, nie wliczając to wszystko Ferrari. Ludzie w większości są oburzeni zachowaniem rapera i dziwią się, jak można było zawieść ponad 500 tysięcy osób wyczekujących historycznego eventu. Z drugiej perspektywy ludzie też go propsują za zarobienie najłatwiejszych pieniędzy w jego życiu i oskamowanie streamera. Wielu fanów stwierdziło, że performance pasował do wizerunku Playboya, ale podobno panowie byli umówieni, że transmisja ma potrwać 1,5 godziny. Więc wyjście po 6 minutach z workiem pełnym pieniędzy jest delikatnie mówiąc krzywe. Parę dni wcześniej Aiden też robił streama z innym raperem, czyli 21 Savage, gdzie zakładali się po prostu o pieniądze w różnych czynnościach. Najpierw w grze NBA, gdzie Aiden wygrał z nim kilkaset tysięcy dolarów. Holy f***ing shit! You can't beat me though. I just won. You got a better team. I raper chyba po to, żeby się odkuć, oszukał go w karty i podstawił talię, która miała oznaczone dominujące karty. Oh god, they're marked. Hold on. How you can tell they're marked? Okay.
blood. Look at the little scratches on the... I wszystko było przed setkami tysięcy widzów, więc wiadomo, że któryś z nich się zorientował i poinformował o tym Aidina, co też zakończyło się bardzo niekomfortowym momentem. You see it, right? Yeah. Every face has a scratch on it. Finalnie Aidin nie dał mu tej kasy, ale swojej wygranej też nie dostał. A jak raper dowiedział się, ile zrobił Carti, to zadzwonił z pretensjami do Aidina i stwierdził, że muszą pogadać, jak się zobaczą. You told him you got your money, bro? I did, I swear. They thought it was fake, but I did. Mi te sytuacje wyglądają na ustawkę pod typowy medialny szum. Wywołało to dziesiątki milionów zasięgu na Twitterze, TikToku, powstało o tym masa artykułów, a Aidin dwa dni po całej sytuacji zapowiada kolejnego streama z Cartim. Streamy też odbywają się na Kiku, czyli platformie ogromnego kasyna online, który ma setki milionów dolarów budżetu i nie zdziwiłbym się, jakby to oni promowali takie kontrowersyjne akcje promocyjne. Teraz porozmawiamy o krzywej sytuacji polskiego streamera IRL, czyli Frania, który zwykle prowadzi content na mieście i widzowie go trollują. Na przykład wysyłając mu dotacje, które lecą z głośnika. Siema Franiu, ostatnio tak sobie myślałem, dlaczego Legia jest najlepszym, żartowałem, jebak Legia. Albo uprzykrzają mu życie, dzwoniąc do restauracji, w której aktualnie przebywa. Taka sytuacja miała miejsce podczas niedzielnego streama z Wrocławia, gdzie Franio poszedł do restauracji, ale po kilku minutach podeszła do nich kobieta z obsługi, wypraszając Frania oraz dziewczynę, ponieważ poinformowano restaurację, że streamer zajmuje się treściami porn***nymi. Po wszystkim kelnerka domagała się zapłaty w momencie, kiedy jeszcze nie otrzymali zamówienia, a jednocześnie wypraszała ich z lokalu. Rozumiem, że uregulują państwo zamówienia, które złożyli. No nie no, skoro nie możemy nagrywać i nic nie dostaliśmy, no to... Ale pan nie złożył, bo pan jest świadomy tego, że pan jest świadomy tego, że nagrywa pan. To jest pan, pan mogę prosić o wyłączenie? A było ostrzeżenie jakieś o tym, że nie można nagrywać w tym miejscu? Tak, ale pan nie zna prawa? Ja znam doskonale prawo. No ja po prostu mogę wyjść i tyle. To wszystko poskutkowało ogromną lawiną negatywnych opinii na Google, a w kolejnej restauracji stało się dosłownie to samo. Gdy usiedli przy stoliku czekając na zamówienie, dwie panie z obsługi podeszły do Frania z identycznym problemem. Z rozmowy wynikło, że kilkakrotnie dzwoniono informując lokal o treściach pornograficznych, którymi rzekomo zajmuje się streamer. Nie no, bo na żywo po prostu nas ogląda ponad 10 tysięcy i ludzie lubią sobie tak zadzwonić. I za każdym razem było to mega niezręczne. A, no dobra. W sumie to kumam decyzję restauracji, bo pewnie dostawali lawinę telefonów od troli, która zwyczajnie blokowała im linię z normalnymi klientami. Więc nieważne, czy oni tam robili treści pornograficzne, czy zwykłą recenzję jedzenia, przeszkadzało to w czyimś biznesie. Opinie widzów w tej kwestii są podzielone. Nie mam się Franciszek, kurwy są wszędzie, szkoda majeczki. Frania, może to dobry moment, aby się zastanowić nad swoim głupim zachowaniem. Jeśli ktoś nie chce być nagrywany albo miejsce ma w regulaminie zakaz, to nie nagrywasz. Ładnie płacisz za rachunek i przepraszasz. Innym gościom mogło to przeszkadzać i zgłosili to do obsługi, nie byłeś tam sam. Teraz porozmawiamy o nowym kanale Stanowskiego, który kompletnie zmiótł z planszy kanał sportowy. W ciągu ostatniego tygodnia przytulił 200 tysięcy nowych subskrybentów, ponad 16 milionów wyświetleń i nawet wywiad z prezydentem RP. Wbrew przypuszczeniom niektórych, rozmowa nie miała tak cukierkowego charakteru. Mazurek w swoim stylu przerywał Dudzie. A do prezydenta ale przychodzą sędziowie tylko złożyć ślubowanie. Ale panie prezydencie, pan mógł... obowiązkowym elementem jest rzeczywiście złożenie panie ślubowania ale przed pan prezydentem Rzeczypospolitej. Mógł przyjąć ślubowanie. Ale również punktował momenty, w których ten odbiegał od jakiegoś tematu czy pytania, co trzeba przyznać, że cały czas się zdarzało. No i samej rozmowy niczego nowego się nie dowiedzieliśmy. Może oprócz tego, że pałac prezydencki jest na tyle duży, że podczas COVID-u Duda odkrył nowe zakamarki. Kolarskie. I proszę sobie wyobrazić, że niektóre zakamarki poznałem dopiero w trakcie prezydentury. Pod koniec wywiadu Stanowski zdradził, że rozważa swoją prezydencką kandydaturę. Mam pewne plany, mianowicie chciałbym zobaczyć, jak wygląda kampania prezydencka. Mam zamiar nagrywać na ten temat różnego rodzaju vlogi. Chciałbym, żeby kamera ze mną podążała. Chciałbym zobaczyć, jak to jest być kandydatem na prezydenta, a nie da się tego zrobić inaczej niż startując w wyborach na prezydenta. W związku z czym zamierzam to zrobić. Stwierdził, że nie do końca zależałoby mu na wygranej, ale chciałby pokazać od kuchni, jak wygląda ten cały proces. Ja w tę całą kandydaturę średnio wierzę, a takie oświadczenie zebrało uwagę mediów i nowy kanał zebrał zastrzyk darmowego rozgłosu, a za tydzień to w sumie nikt już nie będzie pamiętał, że Stanowski ogłaszał jakąkolwiek kandydaturę. Zastosowali też ciekawą sztuczkę na koniec wywiadu, gdzie pajac kończył spotkanie. To było spotkanie obecnego oraz przyszłego prezydenta Polski. W związku z tym pajac musi zakończyć to spotkanie. Ja państwu serdecznie dziękuję. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
To było śmieszne akurat. Ale dla mnie dziwnym zabiegiem jest to, że dwa dni po wywiadzie z prezydentem została zamieszczona analiza, która jest bardzo ofensywna w stronę gościa. Łukasz Kaca w zachowaniu i gestach prezydenta wielokrotnie doszukuje się czegoś więcej, jednak robi to selektywnie i pod własną tezę, co też zarzucają mu widzowie w komentarzach. Podsumowując, nowy kanał Stanowskiego naprawdę ruszył z mocnej pompy, jednak jeśli potkniesz w stylu owej analizy wywiadu będzie więcej, entuzjazm tak szybko jak u widzów się pojawił, tak szybko może spaść. Muszę z wami porozmawiać o ostatnich, naprawdę niepokojących materiałach Freeza, szczególnie patrząc na to, do jakiej grupy dociera on oraz jego grupa Family Friendly Minionków. Freeze od lipca zeszłego roku prowadzi serię na swoim kanale pod tytułem Za ile to zrobisz, w której to udział bierze głównie ekipa Gen Z i w pierwszych dwóch materiałach wyemitowanych 6 miesięcy temu mogliśmy zobaczyć raczej standardowe wyzwania, takie jak opalanie natryskowe, piercing, zjedzenie ostrej papryczki czy 10 tysięcy kalorii. Bez katastrofy, ale wiadomo, że w takim formacie odcinków te poprzednie trzeba będzie co odcinek troszeczkę podnosić, bo przecież kolejny odcinek nie może być słabszy od poprzedniego. W połowie stycznia Freeze wrócił do tego formatu, jednak wyzwania zrobiły się po prostu obrzydliwe i nawet niebezpieczne dla uczestników. Można było tam zobaczyć na przykład zakopanie w śniegu na 5 minut. W tym fragmencie miło byłoby zobaczyć jakieś ostrzeżenie dla dzieciaków, żeby na przykład nie powtarzały tego, bo jak 11-letni Dorian wpadnie z kolegą na pomysł, żeby przebić challenge Freeza i siedzieć w śniegu nie 5, a 10 minut, to może się to skończyć na przykład hipotermią. Serio, napis, ostrzeżenie, cokolwiek zrobiłoby tutaj robotę. Mieliśmy też picie jakiejś dziwnej mikstury, po której uczestniczka miała problemy żołądkowe, czyli po prostu sraczkę, i pokazywała filmiki ze swoich kiblowych przygód. To znaczy po prostu jak sra. Co tam się dzieje? To jest właśnie dźwięk przegranej. Brzydliwe. A skoro mowa o gównie, jeden typ zdecydował się dobrowolnie nosić pampersa i defekować się w niego przez kilka dni za kilka stówek. Nie mam pojęcia skąd wiedzieć, że mam pampersa, ale proszę bardzo. Ej, dobra, ogólnie leję. Oprzyd. I musisz tym chodzić. Ty no, ale szczerze? Przynajmniej nie musiałem iść do kibla. Nie wiem, czy ja jestem dziwny, ale tak się dać upokorzyć, żeby zabawić dzieciaki, czy spełnić jakieś naprawdę dziwne fantazje Freeza. No nie wiem, no gratuluję. Nawet dzieciaki prowadzące fanpage Gen Z uważają, że ten czosnek nie ma do siebie żadnego szacunku i poniża się za odrobinę pieniędzy i popularności. Nie rozumiem, jak można dać się upokorzyć za kasę. Zgolenie głowy, brody, spoko, ale sranie w pieluchę, narażanie swojego zdrowia i zakopanie w śniegu, dno i tyle. Ziomek, totalny oblech. Pojawił się też challenge z pijawką, która najpierw została włożona do pępka, a później pijawka została położona na penisie uczestnika. Muszę to widzieć z bliska, no kończy, co to jest? Cicho, to jest Jackass prawdziwy. Boli? Boli, boli. No co, wszyscy reagowali śmiechem, nagrywali, robili zdjęcia. Wiadomo, normalizujmy dzieciakom fotografowanie nagich znajomych. Na pewno dobrze się to może zestarzeć. Ten sam chłop w białych włosach był też wydepilowany w salonie przy wszystkich. Oprócz nóg mieliśmy też na przykład włosy łonowe czy na odbicie. Został mi klej, boli! Wszystko było nagrane z nałożoną cenzurą. Ja nie wiem, co tam się odkleiło w obozie Freeza, ale naprawdę obrzydliwe i bulwersujące są te odcinki. W duży dyskomfort wprawiły mnie też te miniaturki. Mamy tam na przykład Freeza siedzącego obok kibla ze śmierdzącą pieluchą. Motyw ran, jakichś wychodzących ropaków z rąk i twarzy. Co ciekawe, to z tymi robalami mamy nawet kilkanaście wersji tej miniaturki. Freezu chyba testował, która jest najbardziej szokująca dla widzów i najlepiej się przełoży na kliki. I wiecie, to nie są gołcy czy jackasi z jakąś starszą publiką. Nie ma tam oznaczeń 18+, czy żadnych ostrzeżeń na odcinkach. Wiadomo, że ich grupą docelową są dzieci, co widać po eventach, produktach, czy samych naprawdę przerysowanych i czasami żenujących reakcjach tych uczestników. Piąteczka! Ty się zastanów, Free. Ty okłamałeś 40 milionów Polaków prawie. Naprawdę, z tego się robi jakiś Team X Reborn. Nie jestem pewien, czy ci uczestnicy dobrowolnie się poniżają, bo zdobędą na tym jakąś popularność i garstkę pieniędzy. Czy może są biczowani przez Freeza i wujka Łukiego, jak nie przykleją sobie pijawki do pęk, albo, nie wiem, na przykład nie zesrają się w pampersa. Nie wiem, drupnijcie wasze opinie w komentarzach. O dziwo, nie widziałem, żeby ktoś w internecie szerzej skomentował te wszystkie filmy.